Dziś znów y, taka kwestia praktyczna w naszej szkole modlitwy. Nim obejrzycie to, co oglądacie y, teraz, pewnie dobrze by było, gdybyście obejrzeli któryś z poprzednich odcinków, w którym mówiłem o tym, że dobrze zatrzymać się po modlitwie. Bo dziś chciałbym powiedzieć o tym, co można zrobić przed modlitwą, bo tak naturalnie dzieje się przy okazji ważnych spotkań, jakie mamy. Z Bogiem i z człowiekiem. czy Z człowiekiem tak jest. Z Bogiem dobrze by było, gdyby, gdyby tak się działo. Czyli jak jak mówiłem, że przeżywamy różne rzeczy po. Właśnie z takim przykładem rozmowy o pracę czy randki, tak też do czegoś takiego się przygotowujemy. Jak mam ważne spotkanie, coś się ważnego dzieje, to to przeżywam. To się niejako przygotowuję. To się, nie wiem, dobrze ubieram. To nie wiem, się merytorycznie przygotowuję do czegoś, co będzie dla mnie jakoś istotne. Na no, jak się spotykam z Panem Bogiem, to też jest ważne spotkanie, no nie? Więc oczywiście nie musi tak być. I choćby mówiłem o aktach strzelistych, w którymś z poprzednich odcinków, takich chwil, w których po prostu moja myśl pobiegnie ku Panu Bogu, to będzie bardzo ważne. Ale w różnych momentach tej dłuższej, szczególnie modlitwy, dobrze się przygotować. Te osoby, które żyją duchowością ignacjańską, to doskonale znają, ale to jest do zastosowania w różnych innych momentach. W praktyce. Najczęściej to jest msza święta. Taka codzienna msza święta, yy, szczególnie ta poza niedzielą, dla wielu osób, jest taką modlitwą, która jest okazją do spotkania się z Panem Bogiem ponad to, co jest tym, tym minimum niedzielnej Eucharystii. No i co mogę zrobić? Na pewno mogę przeczytać uważnie wcześniej czytania, jakie będą, a może przynajmniej Ewangelie. Już się przygotować, już wiem. Co tam jest w tej treści, a kiedy już będę na samej modlitwie, w czasie spotkania z Panem Bogiem, w czasie Mszy Świętej, w czasie Eucharystii, jeszcze głębiej mogę spotykać się z Nim, mówiącym do mnie poprzez to słowo, poprzez to, co jest dziś w kościele, w tym czytaniu, którego ja sobie nie wybieram. Czyli na przykład w tym się można. Można przygotować przed modlitwą, czy przed y, jakąś inną. No dobrze, no to y, mam odmówić różaniec i są tajemnice światła. No, może potrzebuję jakiejś zewnętrznej inspiracji. Już się modliłem ileś razy tym. No to poszukam jakiś komentarz, y, przeczytam to. To jeszcze nie jest samą modlitwą, ale to będzie przed tą modlitwą. Zobaczę, przy jakich rzeczywiście ważnych tematach się mogę zatrzymywać, o co chodzi z tymi tajemnicami. Na no, później idę na samą modlitwę, na ten. Niby taki dość powszechny, taki zwyczajny w cudzysłowie różaniec, ale dbając o to, żeby przeżywać to, co jest moją naturalną, normalną modlitwą w głębszy sposób. I to przygotowywanie się przed jest ważne. Już samo to, że ja dbam o ten czas modlitwy, że ja dbam o to, że kiedy przyjdzie ten moment, mówi, spotkania z Panem Bogiem, to ja jestem możliwie gotowy. Ja jestem od swojej strony takiej ludzkiej, um, Wsłuchany w Pana Boga, skupiony na nim, nie wbiegając na to, o ile to jest możliwe, bo czasami to jest niemożliwe ze względu na okoliczności życia, nie wbiegając na to spotkanie z Panem Bogiem z zadyszką, ale pozwalając sobie na to, że ja czekam trochę na to, tęsknię za tym, no bo spotykam się niezbyle z kim, spotykam się z moim Zbawicielem, Jezusem, spotykam się z Bogiem, który dał mi życie i do którego wracam. Więc chcę podkreślić wagę tego. I mnie samemu może to pomagać w tym, żeby naprawdę na tej modlitwie być głębiej i głębiej i szukać tego, co może w znanych formach jest spotkaniem z Panem Bogiem, tak żeby to, co coraz mocniej dotykało mojego serca. Dobrych modlitw i do kolejnego naszego spotkania.